bywa tak, że o tym myślę, jakby wyglądał ten świat, gdyby grad meteorytów tutaj nagle spadł i jakby wyglądałby z człowieka prehistorii, pojmij, gdyby na foni nagle usłyszał chopinowskie akordy sodni. Kiedy myślę o swym pogrzebie, na serio o tym, co by po mnie pozostało, gdyby piorun we mnie jebnął. Nic na pewno, oprócz paru zdań na tych nagrywkach, co zapisane na płytach, mini nośnikach, twardych dyskach. Gdyby w zyskach tonął, czy by mnie pochłonął konsumencki świat u boku z piękną żoną pozbawioną wad? I czy mój znak zodiaku faktycznie znaczenie ma tu? I czy mógłbym na tej scenie coś od siebie jeszcze dać? Proszę znać mi odpowiedzi na te wszystkie myśli, ale niekoniecznie tak, żeby każdy mój pomysł się iścił. Pamiętaj, bo ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Przez kolejne stopnie sumień martwych umysłów do serca to ten czas, gdy nic innego nie mam do roboty. No co ty, jestem zarobiony, by nie męczyły kłopoty. W nocy po prostu nie śpię, ten czas na przemyślenia też jest, by na studyjne sesje chadzać z gotowym tekstem. Zmęczone oczy dają się we znaki mi, traki zostawmy dziś, chcę iść spać, porozmawiajmy ty. Wyobraź sobie, gdybym nie mógł zasnąć, cienie pod oczami miałbym jak Margaret Astor. A sprawy państwa, totalna anarchia, wyobraź sobie, państwo obalone, chaos leci w obieg. Wolna heroina, amfa i konopie. Skąd wiesz, czy twoje dziecko, chłopie, nie zatraci się w tym okropnie? Tak jak wyobrażam sobie historię pewnej panny, innych niewinnych ludzi, tak jak ona w serce ranny. Miała 17 lat, gdy zaszalała pierwszy raz, obwiniała cały świat za swoje niepowodzenie. Powiedziała sobie dość, chciała wziąć w ręce los, gdy o mały włos wysiadłaby niepostrzeżenie, okryła cieniem ją proza życia ciemna jak mrok. Gdy rodzinny dom zmienił się nie do poznania, bo do pokonania schodów stromych było zbyt wiele. I ostatni raz matkę widziała martwą w kościele. Ojciec uznany za chorego leczy się w psychiatryku bez kitu. Dostał kaftan i diazepam w zastrzyku z wyniku leczenia wynika multum chorób psychicznych. Prawo jest dla mas, a sprawiedliwość dla nielicznych. A córa u wuja czeka 18 lat, nie bujam. Przysięgła na chuja zrobić pętlę ze sznura. Czeka na gbura, bo gdy wyjdzie z uwięzi, to szuja w roli trupa zawiśnie na gałęzi. Wierz mi, wie co robi, ma łeb na karku, a wskazówki zegarków to nic już nie znaczą, bo czas stanął jakby w miejscu dla niej tak. Lecz wie, że przyjdzie krwawej zemsty czas, to normalne. To normalne jak wyobrażenie o innym świecie, o takim, gdzie nie spuszcza się źródła dochodu w klozecie. Na tym parkiecie, na mecie znaleźć się można dość szybko. Wszystko zależy od tego, co będzie nam wpisane w przyszłość. Wyobrażenie.